Myślę, że mamy świetną służbę zdrowia w powiecie, także nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie w sensie zdrowotnym. I za to wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Ale się proszę też. Ja jedno zdanie, jeżeli może. Natura zdecydowała, że nie miałem okazji i nie będę miał skorzystać z usług pani doktor Oczoś. Tak to jest, ale pan doktor Duszel uratował mój słuch i dzięki temu coś do mnie dociera. Ale chciałem powiedzieć tak, że jestem niezmiernie dumny, że mogę stać wśród tych ludzi medycyny. Szczere gratulacje i życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Uczciwie się przyznam, że do tej chwili sądziłem, że popularność jako zjawisko jest szczególnie, występuje szczególnie u osób młodych, pięknych, wybitnych oraz tych, których promują media. Ponieważ ja nie spełniam żadnego z tych warunków, dlatego to dzisiejsze wyróżnienie jest szczególnie sympatyczne. Jednocześnie już bardziej serio chcę Państwa przestrzec przed takim prostym uogólnieniem, że lekarz popularny czy najpopularniejszy to lekarz lepszy od innych. Ja osobiście znam wielu wspaniałych, a nawet wybitnych specjalistów, których nie ma na dzisiejszej gali, którzy nie spełniają tego kryterium popularności. Niemniej jednak codziennie wykonują swoją pracę, która niekoniecznie jest tak wdzięczna jak odbieranie tych wyróżnień. I z tego miejsca chciałem złożyć tym wszystkim nieobecnym wyrazy głębokiego szacunku. Dziękuję bardzo. Wszystkie wywiady i publikacje na temat pana doktora zbiorę i w nowym roku przekażę, bo chyba jednak z tą popularnością nie jest wcale tak najgorzej. Ja może jeszcze dodam, że o ile prawdą jest, że każdy z nas ma w sobie odrobinę próżności, to ta moja odrobina została zaspokojona już raz na zawsze i obiecuję Państwu, że nie zamierzam zostać celebrytą.